No, kapec, tu już widzicie, puzony, fagoty, normalnie flety, korabosko, ile tych muzykantów. Ten pan strasznie na próbach się drze na wos? Aha, ucy, zehej. I w tym, co dopiero się próby zaczynają i później dopiero można na koncert śmigać. A teraz na te 100 lat to ja nie mogę. Ale co powiem wam, dziewczyny, że wy wcale nie wyglądacie na te 100 lat. Takie młode jakieś, dziwnie, że to tu w niej chłopie. Stuletka. Dobrze się trzymiesz, naprawdę. Moi drodzy, no naprawdę jeszcze porę chwili zacynamy siarcysty jubileuszowy koncert. Hej! Tak jest? Syczka gotowi? No to moi drodzy, brawa gorące i powitajmy naszych muzykantów! I kapelmistrza Michała Makucha, kierownika Piotra Bulasa i syczkik grających na 100 lat Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętowni. Brawo! Thank you.
Bardzo dziękujemy za te brawa. To wiele dla nas znaczy. Skoro po 100 latach dalej nas oklaskują, to chyba nie jest tak źle. Na dzisiaj przygotowaliśmy raczej takie bardziej znane utwory. Teraz będzie coś takiego wesołego, może bardziej znanego. Zobaczymy. Utwór nosi tytuł Winko pije. Od jednej z piosenek, od jednej z melodii, która jest zawarta w tym utworze. Teraz pragnę zaprosić taką młodzieżową grupę tutaj, bardziej dziecięcą, orkiestry na scenę i wykonają dla Państwa utwór pod tytułem Takiego Janicka. Mam nadzieję, że im dobrze wyjdzie. Może zachęćmy ich brawami. Owacje, brawa dla najmłodszej grupy muzykantów z orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Łętowni i będzie w wykonywaniu utalentowanych dziewczyn piosnecka Takiego Janicka. Pójdźcie tu na scenę przed całą ekipę muzykantów, co już koncertują po całym świecie, a następne 100 roku to będzie w waszym wykonaniu, słuchajcie dziewczyny. I czas się przemija, no przodkowie mogą być dumni, że po 100 latach orkiestra dalej istnieje, funkcjonuje, spotyka się na próbach, koncertuje, że te
piękne. Tradycje muzykowania są dalej podtrzymywane. I nawet nie same dziewczyny, bo mają rodzynka ze sobą, chłopca, co ty się uczy grać, tak jak kiedyś dawniej Michał, od mojego dziecka. I takiego Jonicka, to jest teraz dla najmłodszych muzykantów z orkiestry. Brawa gorące! Hej, łętownia, młoda krew! Takiego Jonicka serduszko by chciało! I wesołutko! Hej, radośnie! Wszyscy znamy, bo to jest taki standard, można powiedzieć. Także jak ktoś ma ochotę coś zaśpiewać w refrenie, to też do tego serdecznie zapraszam. Mogę wam coś pomóc. Myślę, że ten utwór znali przede wszystkim
byli członkowie tutaj, którzy grali z nami. I tutaj muszę wyróżnić szczególnie osobę, która w ogóle wprowadziła takie utwory tutaj do naszej orkiestry. To jest mój tata, Andrzej Makuch. Brawo! Prosimy o powstanie. Tata ciągle aktywny, gra cały czas na saksofonie, pomaga jak może i można powiedzieć, że wszystkie te rzeczy, które trzeba skonsultować z nim, no to bez problemu mam po prostu zadzwonić czy podejść, no i jest to załatwione, także wielkie brawa jeszcze raz. Jak to mówią, za darmo. Zagramy teraz taką poleczkę, dzięki której też wygraliśmy ostatnio puchar na Wysokiej. Może się wam spodoba. Taka bawarska. O ciekawym tytule Jaja. Cokolwiek to znaczy, nie wiem. Thank you.
Muszę wam powiedzieć, że solo tutaj na tenorze grał jeden z najstarszych członków naszej orkiestry, pan Kazimierz Pęcek. Proszę o powstanie. Oraz jego kolega, pan Kazimierz Burmistrz. A na trąbce, proszę o powstanie. No jak? Panie Kasku, nie ma żartów. I na trąbce grał znakomity trębacz, nasz Jarosław Pyciak. Brawo. Mamy naprawdę świetnych instrumentalistów. Trzeba nam po prostu tylko ćwiczyć i pojedziemy do Warszawy. Teraz zagramy marsza, który jest bardzo związany, można powiedzieć, z tym stuleciem, ponieważ w XX wieku powstało wiele marszy, a ten został przez muzyków i wykonawców uznany za najlepszego marsza tutaj w Europie ogólnie do wykonania. No nie wiem jak w odsłuchu, bo my tak średnio w sumie, ale rzeczywiście wykonuje się go cudownie. Marsz jest w ogóle belgijski, a kupiliśmy go w Holandii. I też właśnie pragnę podziękować przy okazji tutaj naszym sponsorom, dzięki którym możemy takie rzeczy robić, kupować takie drogie utwory i porządne. Zapraszam do odsłuchu. Dodam, że w Polsce szukałem tego marsza. Mam kontakt z wieloma orkiestrami, jak do tej pory nie udało mi się go znaleźć. Także być może jesteśmy jedyną orkiestrą w Polsce, która go posiada.
myślę, że zaproszę jeszcze raz nasze dzieci, żeby zagrały nam jeszcze taką malutką poleczkę. Smutna poleczka dla wszystkich od dzieciaków. Nagródźmy ich gorącymi brawami. Dziękujemy dzieciakom na dzisiaj już w ogóle. W tej chwili mamy ponad 20 osób, które się uczą. Niestety część z nich jest na wakacjach i nie mogli tutaj dzisiaj z nami wystąpić, ale razem naprawdę brzmią niesamowicie. Nie wiem, czy pamiętacie, majówki grali przez cały miesiąc codziennie przy kościele. Także to są te dzieciaki. Jeszcze raz brawa wielkie dla nich. No co, my już będziemy powoli się chylić ku końcowi, no bo czas nas goni, widzę, że tutaj będzie już prawie koniec naszego występu, więc zagramy taki fajny kawałek, nazywa się Tiger Rock. Tiger Rock, proszę zwrócić uwagę tutaj szczególną na partię naszego pana tutaj puzonisty. Mamy dziś przyjemność właśnie gościć u nas pana Janusza Nowaka, który można powiedzieć, że jest wybitną postacią tutaj ogólnie, jeśli chodzi o takie dęte sprawy. Bardzo znany puzonista. Przyjechał do nas specjalnie z nami zagrać na stulecie, a mamy nadzieję, że będzie z nami grał już na zawsze. Bo świetnie gra. Gorące brawa dla pana Janusz. Specjalnie z Krakowa przyjechał. Tak, no bardzo przepraszam. Mamy tutaj jeszcze wybitnego mistrza. On jest w ogóle akordeonistą, ale rzeczywiście no, też do nas przyjeżdża z Krakowa już ponad rok czasu. Pan Emil tutaj. Dzisiaj jest wybitnym mistrzem tamburyna. To naprawdę wspaniali ludzie, oni są na każdej próbie. Powiem szczerze, no chylę, no nie mam czapki, ale naprawdę. Z Krakowa przyjeżdżają po prostu co piątek. Coś niesamowitego. Dziękujemy wam. Brawo.
Pan Janusz Nowak. Pan Michał. I teraz chciałbym, żebyśmy na zakończenie razem zaśpiewali 100 lat, który można powiedzieć jest bardzo znany, ale ogólnie rozpis powstał jakieś 2 tygodnie temu specjalnie na tą okazję, więc jest to takie opracowanie na orkiestrę świeżutkie. I zobaczymy, może nam fajnie wyjdzie. Ja będę śpiewał, a wy spróbujcie śpiewać ze mną, dobrze? Śpiewamy, że 100 lat, ale chodzi nam jakby o to następne 100 lat, a daj Boże i więcej lat, naprawdę. Mam nadzieję, że w nieskończoność, ale wiecie jak to. 100 się śpiewa i wystarczy, nie? 100 lat, 100 lat, nie przyjął się lat. A 100 lat, nie przyjął się lat. Jeszcze raz, nie przyjął się lat. Nie przyjął lat. 100 lat, 100 lat, nie przyjął się lat. 100 lat, 100 lat, nie przyjął się lat. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jak się z nami nie napiją, napiją się właśnie. Jak się z nami nie napiją, napiją się właśnie. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowy, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją. No to co? Teraz my schodzimy ze sceny, a wy nam zaśpiewacie, a teraz idziemy na jednego albo 100 lat. Co wybieracie? To na jednego, uwaga. A teraz idziemy na jednego, a orkiestra schodzi. Ale puścicie ich tak łatwo? Na te 100 lat? No! Bisa, bisa, bisa! Wiecie, to ta ogradka naprawdę inorozna, 100 lat się zdarza. Głośno, cała łętownia. Bisa? Bisa, bisa, bisa. Nawet ksiądz się drze, widzicie. I bardzo dobrze, a za księdzem naszym zagramy bisa, jak trzeba. Reszta parafianie, no, wiesz jak, tak osiarcysto. Wielkie święto, jubileusz, 100 lat, no to trzeba jeszcze zagrać jeden utwór. Wesolutko! Co by się darzyło i szczęściło następne 100 roków. Mamy przygotowane na dzisiaj około 60 utworów. Ja tak skaczę, wymyślam coś. Natomiast naprawdę jesteśmy w stanie wykonać wszystkie tak na podobnym poziomie. A nie no Michał, ale nie aż 60, aż nie a takiego bisa się chodziło. No. Jeszcze Jafery muszą zagrać, wiesz, Gronie i Inoroz i takie rozmaite. Pietrek, chłopie, my to ogromy do rana nawet. Będzie do rana potańcowanie pod gwiazdami. No te 100 roków. Hej! Grom z nimi, bo ja nie wytrzymam. Nie muszę machać rękami. Poradzę sobie. Uwaga. Raz, dwa.
To co, zaśpiewacie nam to? A teraz idziemy na jednego? To śpiewajcie, a my idziemy. A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy wódkę pić. A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy na jednego. I jeszcze raz. A teraz idziemy na jednego. Kochani, no brawa gorące dla wszystkich muzykantów z orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej Łętownia na ten piękny, wspaniały jubileusz 100 lat istnienia, funkcjonowania, kultywowania tych tradycji muzycznych w Łętowni. I oczywiście teraz syćko za sprawą naszego kapelmistrza Michała Makucha i kierownika orkiestry Piotra Bulasa. No właśnie.